O Jezus Maria! Ja cię przestraszyłem, ty mnie przestraszyłeś, debilu. To jest najbardziej dopracowany z tego, co rozumiem. Iron Bark Lookout. 12 maja. Ta rzecz tu się dzieje. Hej, zauważyłem, że you were requesting story submission. Dosłownie historia zrequestowana podczas jakiegoś let's play YouTube'owego. To, co spróbuję sobie przypomnieć, miało miejsce, kiedy miałem 24 lata. Brzmi to dziwnie, żeby o tym komuś powiedzieć, ponieważ było to bardzo dziwne i natura tej rzeczy była bardzo absurdalna. Ale czuję, że opowiedzenie tego może pomóc mi przeprocesować moje wspomnienia o tym. Wiem, że opowiedzenie tej historii byłoby głupim pomysłem, ponieważ ludzie stwierdziliby, że kłamie. Jestem pod ogromnym wrażeniem ludzi, którzy tłumaczą na żywo, czytając. Naprawdę. Kiedy to piszę, to było najstraszniejsze doświadczenie mojego życia. A co dopiero jakieś symultaniczne. Nazywam się Jack Nelson. Miałem malutką pracę jako strażnik parku w Stanowym Parku. Szukałem ognia. Fire Lookout to jest, z tego co rozumiem, ktoś, kto patrzy, czy się nie pali. Ustacjonowano obok jednego z największych lasów w Pacific Northwest, to jest pewnie nazwa tego parku. Kilometry i kilometry, no mile i mile, gęstego lasu, obsługiwanego przez serwis, w którym pracował. Miałem wypłatę, która pozwalała mi się utrzymać, po prostu, nic więcej. Ale nie mogłem pozwolić sobie na takie rzeczy jak restauracje, ładne ubrania, etc. Moim największym osiągnięciem był zakup RV dla siebie samego z ogromną pomocą mojego ojca. To RV było jedynym rodzajem domu, jaki w tamtym momencie miałem. Pewnego razu zostałem przetransferowany do innego outpostu, czyli takiego miejsca obserwacyjnego, z powodu różnych okoliczności. To była mała przeszkoda, ponieważ i tak żyłem w moim RV i kochałem podróżować. Powiedziałem parę razy do widzenia, no i wyruszyłem do nowej lokacji. To było około 2 godzin jazdy. Dobra, Mitchell Scott. Jakieś wiadomości. Kyla Nelson. O, chwalimy jej się. Nasza koleżanka z pracy, z tego co widzę. O, pochwaliliśmy jej się, gdzie będziemy stacjonować. Still on the way. I'll be fine. Okej. Dobra, jedziemy. Wow, ej, fajne jest to RV. Jak tak o tym mówił, to myślałem, że będzie jakiś taki badziew, a to takie, że naprawdę można tu żyć. Super. Czy przekroczyliśmy Rosenburg? Nie. Pamiętajcie, nie piszcie SMS-ów podczas jazdy. Ja to robię, bo jestem doświadczonym kierowcą. Piękna jest estetyka tych retro gier. Znaczy, stylizowanych na retro gier. Takie modern retro. Rosenburg, 2 kilometry. Zawsze kochałem piękne, wielkie, otwarte przestrzenie. Po prostu bycie otoczonym przez naturę czyniło mnie szczęśliwym. Czułem się w domu, jak w domu wśród lasu. O, jedzonko jest, jak się przekroczy Rosenburg. Musisz ich spróbować. Dobra, spróbujemy. Nie jadę pod prąd, zaparkowałem. Ja mam ręce na kierownicy. Po prostu pewnie się czuję podczas tej jazdy. Ale jest jakiś lag, czy co jest? Czy opóźnienie po prostu z oglądaniem tych poprzednich? O, jesteśmy w tym Rosenburg chyba. Tak, Rosenburg. Czyli tu będzie jakieś obiadkownia, to jest pewnie przed nami. Stacji benzynowej nie potrzebujemy. O, jest ta jadalnia, ten diner. No, musimy to zaparkować. Zmieścimy się? Nie zmieścimy się. Dzień dobry. Smacznego. Patrzcie, jak ładnie zaparkowałem. Kto byś... Fajny jest ten domek. Ej, no kurczę, wyobraźcie sobie. Są ludzie, którzy sobie pewnie też tak rekreacyjnie robią, że takich znajomych ze strony Nadii mam, że zajmują się tworzeniem takich kamperów RV w Polsce. One są w ogóle bardzo drogie, żeby zrobić taki fajny kamper. No i ludzie sobie jadą na takie wakacje długie, że na przykład Eurotrip robią w kamperze. Taki klimat typu Life is Strange, ale po prostu diner, no. Twin River Diner. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze, a ty? Nie odpowiedziała, po prostu mówi, że możemy zająć miejsce, więc okej. Możemy tego ściszyć? Nie. Długi dzień jazdy, co? Gdzie zmierzasz? Na północ, z dostawą, a ty? No, powiemy, że pracujemy w tym parku. Czy to jest prawda? Co? To, co mówią o tych dzieciach? Co? Muszę iść. A dzień dobry, a pan nie będzie mi przeszkadzać? Restroom? Dobrze wyglądamy. Nie, no dobra. Nie będziemy tutaj wariować, usiądźmy sobie. Co byście zjedli w takim dinerze klasycznym? Ja na pewno kubek kawy wziąłbym do picia z dolewką i jajecznicę. Jajecznica, bekon, taki klasyk po prostu. Nazywam się Barbara, czy jesteś gotowy złożyć zamówienie? No jestem. Co mogę ci podać? Grilled cheese sandwich with onion rings. Uuu, no dobra, taka kanapka z onion ringsami.
Coś do picia? Kawa. Czy coś więcej? To wszystko, dziękuję. Dobrze, przyniosę ci jedzenie, jak tylko będzie gotowe. Po prostu dajmy znać, jeżeli czegokolwiek potrzebujesz. Brzmi świetnie, doceniam to. Zawsze miałem zwyczaj sikania przed jedzeniem, a to nasza myśl. To musimy iść siku. Czekaj, czy już się zacznie coś dziać dziwnego. Ups. No wydarzyło się, najlepszym się zdarza. Powiemy, że byliśmy tylko umyć ręce i to nie my. O, ale te onion ringsy wyglądają zarąbiście. Kocham estetykę tej gry, naprawdę. Aja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 j
Kyla, teraz jestem zajęty. Jak jest jedzenie, to jest jedzenie, a nie SMS-y. No. Tak, jesteśmy w środku. Dalej jemy. This is so good. O, wraca. No, prosimy rachunek chyba, co nie? Czy smakowało ci jedzenie? Tak, było wspaniałe. Czy chciałbyś coś innego, czy rachuneczek? A, rachuneczek, proszę. Okej, zaraz będę, dziękuję. A co mamy w SMS-ie? Bo tak ci mówiłam. Dobra, gadają sobie o jedzonku. No właśnie, nie chciał zjeść sosików. Ja bym zjadł te sosiki jeszcze na jego miejscu. No, cały rachunek to 6,6. W Stanach się, zdaje się, tipuje, prawda? Wydaje mi się, że taki kurtuazyjny tip będzie 15%, a że jesteśmy, jak było wspomniane, dość kiepsko zarabiającym strażnikiem leśnym, to myślę, że się nie obrazi, jak nie damy 50. Więc dajemy 15. Miłej jazdy, dziękuję. Ale ta gra jest klimatyczna. Taki brak ptak. Dobry, jak burgerek. Czy to mały kawałek nieba? No, jest to moje miejsce weekendowe. Jesteś tu nowy? A, powiemy, że pracujemy w lesie. Czy słyszałeś o wiadomościach? Jakich wiadomościach? Kilka tygodni temu trójka dzieciaków zniknęła w parku. Było wszędzie w wiadomościach. Co się im stało? Nikt nie wie. Oficjalne doniesienia mówią, że się zgubiły, ale masa ludzi myśli, że zdarzyło się coś innego. Coś innego? No, krąży plotka, że dopadł ich potwór. Jaka kreatura? Jaki potwór? No wiesz, jak wielka stopa, albo człowiek koza. Ludzie mówią różne rzeczy o tym, co żyje w tym lesie. Czy wierzysz w to? Masa hikers, czyli tych łapiących stopa, czy tam podróżujących manualnie, albo tych kamperach, znika w tym lesie. Czy hikers to będzie, przepraszam, ci co idą i kampingują w lesie. O Boże, o tak, brakło mi słów. Niektórzy wracają z historiami, w które byś się nie uwierzył. Niektórzy nigdy nie wracają. Okej, ale my zamierzamy wrócić. Autostopowicz, no właśnie, ale hitchhiker. Ale hiker to będzie taki, który idzie na taką podróż, no nie? I nie wiem, sobie pod namiotem śpi i tak dalej. Więc rzeczywiście podobne słowa, stąd pomyłka. Spacerowicz górski, tak, hiker to będzie spacerowicz górski. Aha. No dobra, no jego sprawa. Ja, przepraszam, ja mam duży wóz, muszę się zmieścić. No wjechał mi pod koła, no. Ja dobrze jechałem, wyjeżdżałem. Miałem pierwszeństwo, bo jestem większym autem. Każdy zna tę zasadę. Nie wymusiłem pierwszeństwa, tylko on wymusił, żebym się śpieszył wyjeżdżając z parkingu, jak ja mam takim większym. Chciałbym wspomnieć o lokacji tego parku, ale nie chcę, żeby nikt, ktokolwiek poszukiwał horrorów, które widziałem w tym lesie. Koszmarów, o tak. Dobra. Chyba jesteśmy. Na początku przejechałem, no to na wstecznym... Kocham, że gra tak koryguje, jak robimy błąd, to koryguje nas w ten sposób, że bohater myśli i opowiada o tym, jakby to miało miejsce rzeczywiście. Nie byłem specjalnie dumny z mojego prowadzenia. Jest. No to też chyba nie jest to. No gdzie ja mam zaparkować? O, tutaj. Dobra. Odklepię się. Nie ma tego złego, co nie? Wszystko można wyklepać. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. Nic nie widać. Zakładam, że ten domek nas obchodzi, tak? Pewnie tak. O, o Jezus Maria! Ty mnie, ja cię przestraszyłem? Ty mnie przestraszyłeś, debilu. Myślałem, że byłeś jednym z nich. Boże, miej litość. Czy mogę zobaczyć twoją zgodę? No to się bili, tak? Jestem tym, którego tutaj przetransportowano. Przetransferowano. Nie wiedziałem, że zatrudniamy w tym sezonie. O, ktoś tam chodzi, ktoś tam chodzi, ktoś tam chodzi. Poczekaj, daj mi sprawdzić. Gościu! Dosłownie za oknem ktoś był. Nie, dobra, wchodzę do środka. Okej, możesz iść. Jesteś umiejscowiony w wieży 11. Przepraszam za nieporozumienie. Myślałem, że wieża będzie pozostawiona pusta na ten sezon, ale tu są twoje klucze. Weź klucze, że jakaś sekta będzie czy coś. Daj mi otworzyć bramę. O, fajnie! Podróż lasem, XD. Ty przez drzwi zamknięte przeszedłeś? Ja pierdzielę, chyba sobie robicie jaja. No przyda mi się latarka, na pewno przyda mi się latarka. Dzięki, Billy. No, witamy. Dobra, jak doszedł do swojej wieży,
zdarzy. Be sure to make your first weather. Okej, musimy zdać sprawozdanie z pogody, żebyśmy wiedzieli, że jesteś w środku bezpieczny. W razie czego możesz pójść do wieży 12 podczas swojego pobytu. Tam jest miły gość, będzie twoim najbliższym kontaktem w przypadku jakiegokolwiek problemu. Dzięki, Billy. Mała rada. Nie podróżuj dalej niż pół mili na północ od swojej wieży. Dlaczego? Niebezpieczne lasy. Koty leśne, jak się nazywają te bobcats po polsku. I niedźwiedzie. Okej, dzięki. O, super latarka. Myślałem, że chciałbym przestraszyć, ale wyglądał bardzo poważnie. Rysie. Koty boby. Tylko konie. Only horses. Brzmi jak jakiś portal. Bardzo portal, który byłby dziwny. Only horses. Oj, zostawiłem moją torbę w RV. Jasne, idziemy po swoją torbę. Jenoty. Pewnego dnia nadejdzie specjał, kiedy zrobię streama IRL, bo w tym miesiącu już zakupuję po prostu własny plecak. Ciężko mi się z Xenem złapać, bo on cały czas ma eventy metinowe. I pewnego dnia zrobię specjał, w którym pójdziemy na IRL na hobby horsy ze znajomymi. To byłaby potężna transmisja, co nie? Stream z hobby horsingu. Dzikie mruczki. Ciekawe z kim? Z tobą. Z tobą i Łukaszem. Ktoś za mną idzie? Kroki? Słyszę kroki. Dobra, idźmy może. No, była długa podróż i zaczynało mi być zimno. Ej, ciekawe co zrobi gra, jak wyrzucę walizkę. Dobra, nie zrobię tego. Myślałem o wrzuceniu bagażu do rzeki, żeby sprawdzić po prostu co się stanie, ale nie jestem taki głupi. Nie zrobię. Ty bierzesz udział w wyścigach? Jest chyba wieża. A dostaniemy się tu? A nie, to nie jest nasza wieża, tak? Może nie idziemy za daleko, prawda? O mój Boże. Dobra, idziemy tam. Ewidentnie idziemy w złą stronę. Jest! O, to jest chyba nasze. Życie w takiej wieży nie jest glamorous job. Wyobraź sobie, żeby być tam samemu przez tygodnie. To nie dla każdego. Ale zawsze mi się podobało życie na zewnątrz. Okej, okay, utility shack, trzeba zapamiętać. Generatorek. No, wchodzimy na schodki. O, tam jest wieża tamtego pewnie. Tu jest elektryka, prąd nie tyka, ale wiatr. Boże, kocham estetykę tej gry. Kocham... Nie było jeszcze IRL-i. Nie mam jeszcze plecaczka. Kocham absolutnie estetykę tej gry. Jest wspaniała. Tak, to początek, ten rozdział trwa 2 godziny. A i tak przechodzę je dłużej, bo wywalam się 5 razy po drodze. No dobra, dobre wyposażenie. Okej, możemy tego zapalić światło? Ha, pewnie trzeba zejść do generatora, co? No jasne, że tak, trzeba zejść do generatora. Mam nadzieję, że będziecie jutro na drugiej połowie gry. Też zaczniemy tak koło 21 grać. Dobra, generator prądu działa. Radio, trzeba zdać raport. Wow! Nice! Napisałem sraka. Okej, okay, zasady. Gasimy światła po północy. Supplye dostajemy w każdą niedzielę. Nie przyjmujemy żadnych gości. Iron Bark 12 to będzie hasło. Okej, okay, trzeba generatorek odnawiać. Update'ować. Nie wgrywać gier na komputer. No i zadzwonić do swojej siostrzanej stacji, czyli do 11 przed snem. Okej, okay. Jakieś zadania. Okej. Od początku mówiłem, że jestem w stacji 13. Co to jest? O, cześć Smiley, Kinopet, czy jak to się tam nazywało? Jak twój dzień mija? Click. To nowy fakt o Mount Everest, największej górze. Ale dobra, spoko. Random fakt o Wielkim Kanionie. Spoko. Antarktyka, super. Dobrze. Dobra, olejmy go. Co to jest? Cholera. Ale mnie zagoniły. Dobra. Tu chodźcie. O Jezu, próbuję heady robić. Dobra. Żeby na jeden strzały ściągać. No, chodź. O cholera. Dawaj. Więcej życia by się przydało. Aha. Dawaj. Dobra. Aj, nie trafiłem. No. Fuck. To nie wybuchnie. Czerwona beczka nie wybuchła. A Jezu, ale tą głową obraca.
Co mi jest? A już było dobrze. Mogę zmienić broń. No, 9 życia. Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobrze. Aj. Tylko w głowę ma sens. Małe są te głowy, nie moja wina. Jezu. Co ty robisz? Życie, 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 życie. Może przeżyję jeden atak, może. Mhm. Cholera jasna. Źle jest. Bardzo źle jest. O nie. Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Jak to nie wybucha? O nie, o nie, o nie. It's over. Błagam, wybuch. Nie wybucha, nie wybucha. It's over. Dobra, niepotrzebnie tak tryhardowałem pod headshoty. No chodź tu. Jak on to... O-o. Dobra, konfrontujemy się. Czemu to nie wchodzi na banie? O, szybki. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. ₩505! Nawet achievement skoczył. Dobra. Dobra, gramy na wykończenie. Dawaj. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Ej, to jest nieironicznie dobra gra w grze. Rzadko kiedy gra w grze jest na tyle fajna. Kocham, że to zrobił twórca tej gry. Nikt nie puka. Dobra, potrzebuję kogoś, kto mnie obali. Potrzebuję ostatniego przeciwnika, dajcie mi wroga. Mam 6 punktów życia, koniec leczenia. Co jeszcze? O, a nie, jest jednak leczenie. Dawaj, byczku. Masz szansę. Headshot albo nic. Jednak headshot. Ciężko je trafić. Dobra, masz mnie. No już. Oh shit, grałem. O cholera, o cholera, o cholera. Złe miejsce wybrałem. Jak mnie zaraz rozłączy, to zalałem sprzęt. Światło, dużo światła. Idź stąd, komputer. Proszę, nie rozłączaj mnie. Proszę, 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 proszę. Dobra, Focusrite wytrzymał. Obudowa Focusrite'a mnie wykierowała. O, chyba się nic nie stało. We so back! Nic się nie stało. Nic się nie stało. O, pogodę mieliśmy. Ile jest? 10.
Co? Statyk, statyk. Dalej nie znam twojego imienia. Jak brzmi? Jacek się nazywam. Złotopolski. Dobra, widział światło, że się zapala. Patrzyłeś? Czy to nie moja praca? Okej. Honor z 12. Jestem zmęczony. Okej. Mamy sobie rozpalić ogień. Nie, there was no firewood. Okej, przy wejściu. Dobra. Weź to zakręć może. Ciekawe, czy graby mi pozwoliła to zrobić. Na. Connor dzwonił. O Jezus, gościu! Już. Nie ma ognia. Okej. Marley miał naszykować. Miała. Okej. 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 Idziemy po drewno. Reckless Gaming? Chyba nie jest to drewno za duże, co nie? Myszeczko, jak ja mam tam wejść? Nie da mi tego drewna? Trzeba z szaka brać? Dobra, myszeczko, idziemy tutaj. Pocięte. Luxia. Jakie zapasy. Pyk. No przepotężna jest ta gra. Ciup. Pyk. Dobra. No weź się pal szybciej, zgasiłem, cholera jasna. O! Pali się. Pamiętajcie, BHP jest podstawą. O, telefon. Widzę dym. Może to nie jest najlepszy moment, żebyś dzwonił, panie kolego? Nie, ale będzie dobrze, jak najpierw zabiorę... Dobrze. No i bezpiecznie. No, już daj mi. Tak. Tak jest. Już. 10 tysięcy. Wind speed. Fast. Jeden. Jak my się nazywaliśmy? Ach. Nie wiem. Dobra, temperatura. No zaraz, przecież to jest pokojowa gra, nic strasznego się nie stało. Raz nas nastraszył ktoś przez przypadek. Jak ja mam sprawdzić temperaturę? O, mamy spray na niedźwiedzie. Ciekawe, czy zadziała z tym. Ta, termometr gdzie mamy? Dobrze. Podtrzymujemy. Obok tablicy. A jest rzeczywiście. Ile tam jest? 44,6. Wind speed. Gdzie jest... Jak się mierzy wind speed? Wiatromierz. Wiatropęd. Szybki wiatr. Widzieliście, gdzie jest... Na stole jest jeszcze do pomiaru wiatru. Gdzie na stole? Tutaj? To jest to? Ale fajne. Ale super! 19. Dobra, przesadziliśmy z tą liczbą. Cloud. No to nie jest cloud? O, może chodzi o ten nick. A! No to nie jest to. Skupiony jest, jest bardzo skupiony. Może wind? No jakbyście to określili? No to nie jest blizzard, to nie jest thunderstorm, heatwaves to raczej nie jest. Mist? Clear? Ha! Przeszła nazwa! Classic. Dobranoc, Connor. Zawsze byłeś moim przyjacielem. 3:26! O, co to jest? Pewnie coś strasznego. Obawiam się, że nie dowiemy się tego dzisiaj, tylko jutro. Dlatego, że jest już pora, żebyśmy zakończyli streama na dzień dzisiejszy. Dobra, i tu się zaczynamy cykać. Static noise. Connor. Connor to jest strażnik z 12. Nic.
Musiałem zrobić siku. O Jezu, boję się teraz tych jumpscare'ów. Boję się tych jumpscare'ów strasznie. Będzie jumpscare, prawda? Podczas mojej pierwszej nocy siedzenie w tym kabinie dawało mi dziwne uczucie. Bycie tutaj samemu było czymś niepokojącym. Dobra, gdzie robimy? Nie pytajcie. To jest dosłownie część gry. Już drugi raz nam każe to robić. Nie, to nie była latarka, ale dobra, może lepiej uznać, że to była latarka. Ale najbardziej... O! Co jest? Zaświecił. Widać go dalej. Aha. Dobra, co ja mam z tym zrobić? Jest tam dalej, tutaj. Tu, w tym miejscu, idealnie. Jest jego głowa w środku tego. Widać troszkę. Dobra, dobra, wchodzimy, bo zaczyna mgła jakaś dziwna. Noc druga. Huch! Dzięki, Nadzia. Ale pięknie! To tylko ty i wiatr. A czas rozpływa się. Ach. O Boże, marzenie. Ale comfy. Ale comfy, widzowie! Ale comfy! Zrób fotę. Czy tam się da dostrzec może? O, jest nasz przyjaciel z dwunastki. O, z ptakami chce. Ach, życie jest piękne. Nie, te gry są super fajne. Ale ta jest, ta ma super charakterek, że właśnie oprócz strasznego ma jeszcze przyjemne. Ale muzyczka, jeszcze chwila. No po prostu spójrzcie. Przez chwilę w ogóle nie czuć, że to jest horror. Jakaś cudowna gra. Ciekawe, czy coś widać gdzieś. Znaczy, to jest z jednej strony takie retro, a z drugiej strony no jednak te filtry bardziej. Pewnie wymaga trochę sprzętowo mimo wszystko uciągnięcie lasu całego z ruchomymi drzewkami. Po co gif na kamerce? No bo nie jestem ważny, ważny jest ten obraz. Widzisz to? Widzisz te ptaki, które lecą? Widzisz naszego przyjaciela w dwunastce? Jakby usunąć grain, to by była piękna tapeta, by the way. Grain sprawia, że taki Silent Hill vibe się tutaj robi. Samemu byłoby niekomfortowo psychicznie, mówicie? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony... Nie no, serio, balibyście się tak... tak sobie... pożyć tydzień, dajmy na to, w takim miejscu? Jakbyśmy byli gdzieś tam daleko od ludzi, no to raczej nikt by nam krzywdy nie zrobił chyba. Zastanawiam się, czy gdzieś teraz da się coś zobaczyć daleko, czego nie powinniśmy na tym etapie gry widzieć, jakbyśmy się dobrze porozglądali. Bo zobaczmy w ogóle to miejsce, z którego nas sfotografował, to nie w tej części. Z którego ktoś... No nie, no tu jest drugi ranger. Tutaj się kręcił. Widzicie go gdzieś? Wydaje mi się, że go nie ma już. On w nocy tylko przychodzi. No nie no, posiedzieć sobie z książeczką, jeszcze wyobraźcie sobie takie 30 stopni, ale wam nie jest gorąco, bo wiatr miły. I się czujecie, jakby było 20, ale takie przyjemne 20. Taki idealny pod spacer type 20. Dobra, tak, do pracy. Słuchajcie, no nie możemy tutaj w nieskończoność robić z tego przyjemnej gry, bo to ma być straszna gra. Nowy, słyszysz? To Connor z dwunastki. No, idziemy pogadać z Connorem. Wieża 11, odbiór? Odbiór, Connor, co tam? Skurczybyk. Przepraszam? Nikt nie bierze sobie zezwolenia na... kampienie, jak się nazywa po polsku camping? Chyba camping po prostu. Nikt nie bierze pozwolenia na camping w dzisiejszych czasach. Czy widzisz dym na północ od twojej pozycji? Spójrzmy. Wszystko na podłogę oczywiście. No dobra, poprawmy to. Trzeba to zmyć. Aha, aha. Dobra, to dajmy na tą tackę. Nie, ja zwariuję zaraz. Moje OCD dostanie OCD. Jest. O, jest, pojawił się dym. No jest. Biały, ewidentnie jakieś ognisko, ktoś rozpalił dym. Aha, no to nie fajnie. Muszę potwierdzić. Czy widzisz ten dym na północy? Już, odbieram, panie kolego, spokojnie. Widzisz ten biały dym na północy? Tak, widzę go. Wygląda, że jest w obszarze Lazy Trail. To znaczy, że to nie jest zarejestrowane miejsce do obozowania. Tacy ludzie nie sprzątają po sobie. A ryzyko pożaru jest bardzo wysokie w tym sezonie. Czy możesz to sprawdzić? Okej, dobra, idziemy na północ. Dam ci znać. Bądź bezpieczny. Nie zapomnij zabrać swojego sprayu na niedźwiedzie nowy. Over and out, również kolego. Bez odbioru.
Dobra, co wam wygląda na spray na niedźwiedzi? To... Co, czego by się przestraszył niedźwiedź? To chyba jest to. Tak. Może latarkę weźmiemy jeszcze, bo ja coś czuję, że nas to wkopie, jak pójdziemy bez latarki, wiecie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby iść bez latarki, ale... Aha, nie ma jej. Dobra, musimy sobie poradzić be... O, jest! Jest, czy możemy dwie rzeczy? A, dobra, to jest moim zdaniem dobry ruch. O, czat podpowiada, że dobrze robimy, dobrze. Bałem się, że będziemy musieli coś nieść być może, ale okej. To było mądre, to było bardzo mądre. Coś czuję. Oj, mogą być głośne jumpscary, no ja parę razy krzyknąłem w poprzednich partach. Bo już dwa przeszliśmy, są cztery, ten jest póki co najdłuższy z tych, które graliśmy. Dobra, mogłem sprawdzić, gdzie się idzie na północ, ale zakładam, że tędy, co nie? Nie no, musi być tędy. Chyba, że idziemy prosto w miejsce, w które nie powinniśmy zaglądać. Nie, ale dobra, zakładajmy najlepsze, a nie najgorsze. Byłem na złej trasie. Okej, czyli nie tędy. Prosto do dymu, tylko go nie widzę z dołu. I nie mam kompasu. Ale to tędy będzie w takim razie. Bo tam się idzie do jedenastki. Do dwunastki. Tak, Lazy Trail. Ile? 3,2 mile. Oho, uwaga niedźwiedzie. 20:37. Poszedłem trasą, która prowadziła do dymu. O, jak dobrze, że mamy latarkę. Oho. Nie, nie musimy mieć włączonej kamerki. Raczej audio. Co jest? Co jest niedźwiedź? Nie. Oho. To jest zresztą latarka. Ktoś gwizdze. Zaczynam się cykać znowu. Kroki. O Boże. Coś tu słychać, co nie? Może da się to otworzyć. Kto tam? Pogasz się. O Boże, krzyknie, prawda? Okej, to jest odcięte. Ktoś chodzi. Zgaś ogień. Cholera jasna. Stresuje mnie to strasznie, wiecie? Muszę zdobyć wodę. O, dobra, stresuję się. No co robię? To co muszę zrobić? Spełnię swój obowiązek. To jest tylko drzewo. Zgaszone. Czy możemy wracać, proszę, błagam. Możemy wracać. Chyba musimy wracać nawet. Spokojnie. 21:07. Wracając do mojej... A jeszcze nie wróciliśmy, dopiero wracamy do mojej wieży przez ciemność. Nie mogłem pozbyć się wrażenia, że coś jest bardzo nie tak. Mój mózg nie mógł pozbyć się myśli, że coś się stało. Dobra, wracamy do wieży. Nie boję się, mam żelazną psychikę. Mam 29 lat i w tym wieku ludzie się nie cykają. To jest wiek, w którym jesteśmy opoką dla ludzi młodszych od nas, żeby oni się nie bali w takich sytuacjach. Okej, to eksportowy towar. Jakby był niedźwiedź w środku. Strach zabija duszę.
Strach jest małą śmiercią, która przynosi unicestwienie. Wieża 12, słyszysz? Ej, Konor, słyszysz? Czyściutko, świeżaczku. Właśnie gotowałem sobie coś gorącego. Cóż, na start. Jaki jest twój status? Opowiedz. Żartujesz sobie? Nigdy się nie uczą, prawda? O, co masz na myśli? Mam dość tych drani, to jest nie do wyobrażenia. Czy to się często dzieje? To trzeci raz tylko w tym miesiącu. Czy zauważyłeś coś innego w tym lesie? Wspomnij o krzyku. Krzyk? To musiał być jeden z tych czerwonych lisów. Brzmiał jak krzycząca pani w nocy. To był męski krzyk. Nie wiem, o czym mówisz, nowy, ale słyszałem od rangerów, że wielu kempingujących stłoczyło się w tym regionie z powodu zniknięcia tych trzech dzieci. Dzieci zniknęły w tym miejscu? No, jakiś miesiąc temu. Podróżowały z rodzicami, zeszły z trasy i zniknęły. Od tamtego momentu nie ma po nich śladu. Jaki to ma związek z ludźmi na trasie, kempingującymi? Ludzie zaczęli rozsiewać plotki, że ten obszar jest nawiedzany przez pewne byty. To szalone, wiem. Pomyślałbyś, że te plotki odstraszą ludzi, ale okazuje się, że to całkowita odwrotność. Czasami chciałbym, żeby były prawdą. No cóż, wiesz, dlaczego Mitch chciał przysłać cię do wieży 11 tak pilnie? No, to niepokojące. Nowy? Mam nadzieję, że nie wierzysz w te plotki. Nie. To dobrze. Tak czy inaczej, dzięki za pozostawanie czujnym. Będę musiał dać znać władzom, żeby mogli się zająć this commotion first thing, żeby się mogli zająć tą sprawą z samego rana. Nie możemy tolerować więcej takich szaleńców. Kiedy ich znajdą, osobiście przypilnuję tego, żeby nigdy nie postawili stopy w tym lesie. Dawaj mi znać. Będę. Bez odbioru. Jezu, ja naprawdę mam problem z tłumaczeniem na bieżąco, jak to tak szybko leci. Sam sobie to akceptuję, by the way, ale okej. Jestem tak pod wrażeniem, jak ludzie są w stanie zupełnie... Słyszą dosłownie ze słuchu i na bieżąco. To jest... Nie wyobrażam sobie tego. Dobra. Mama tam pizzę nam wysyła, my nie mamy zasięgu. Może zróbmy badania, tak? Trzeba pewnie zdać raport. Dobrze ci idzie? Dziękuję, staram się, ale... Czasami nie wiesz, czy masz tłumaczyć dosłownie, czy lepiej jakoś wolnym tłumaczeniu. Staram się, ale no nie mam doświadczenia w takim tłumaczeniu. Ze słuchu nie mam żadnego problemu gdzieś tam z rozumieniem bez napisów i tak dalej, ale żeby tłumaczyć tam bieżąco na inny język, to jest wyzwanie. Bardzo zacząłem podziwiać ludzi. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Samo jakby rozumienie słów nie zmienia tego. 21 węzłów. Czy tam jest? Nie. A, mam i tak tłumaczyć piosenki, a to jest dobra metoda. No, jest lepiej niż wczoraj. Odważniej głównie się czuję po prostu, bo to szczerze mocno się sprowadza do tego, żebym nabrał takiej pewności siebie, że potrafię to robić. 52 rolety. Poczekaj, uzupełnimy. Kinet to pet, proszę o spokój. A tu nie ma rolet. Jak oceniacie stan nieba? Ja bym powiedział zachmurzone. No jeszcze wychodzimy, więc. O, musimy sobie rozpalić w piecyku. Bym zapomniał. Zachmurzone. O, schodzimy na dół. Jesteśmy nisko. Jesteśmy bardzo nisko. Proszę, idź szybciej. Wyskoczy coś. Ty się boisz mnie bardziej niż ja ciebie. Nie jest prawda. Nie, ja mało takich gier ogrywałem. W ogóle nie grałem w dużo horrorków. Z wami chcę nadrabiać bardzo dużo horrorków. Super content na Steama. Jak zwykle celnie. Nie ma co. Halo, straż pożarna w Ironbark, słucham. Wpłacił 10 zł, mówi Hymel Jadwiga Lipinki Łużyckie. Łączna 43, zgłaszam. Wybuch wieży, Ironbark Lookout 11, ktoś podpalił i już się dopala. Ja nie wiem, kto podpalił. O, jaki perfekcyjny donate. Top content w donate'cie. Dobra, Cloudy.
Cloudy jest. Cloudy, clouds, cloud, cloud. Zostawiamy cloud. 52 było, prawda? Chyba. Zero? Assisted? No nie spotkałem ich. Reported by Jack. Something didn't look right because it's 50-02. Okej. Bang! Dobra. Moim zdaniem mamy wszystko. Mamy raport zdany, pogadaliśmy przez radio, ogień zapalony, życie jest piękne, dobranoc. O, byłem zbyt głodny. A co ja mam zjeść? Ten płyn do mycia? O, jakieś sardynki. Aha, co muszę tu jeszcze dodać? Wiem. Sos. Żeby się lepiej paliło. Dobra. Lasagna. Co jeszcze możemy dodać? Trochę pieprzu. I myślę, że mamy nasz przepis Ideolo gotowy. O. Powinno być zaraz gotowe, spokojnie. Robiłem to wielokrotnie. Dobra, co tam jest? Marinara, sauce, pepperoni, moc... Gdzie ja wezmę te rzeczy? A, to jest lodówka. Dobra. Coś jajko do tego dokręcić? Nie. Czy to dokręcić? Nie. Nie. To jest sos, daj mi sos. Mogę? Marinara sauce. Aha. Lekker. Pepperoni. Diced tomatoes. Okej, chyba tylko pepperoni i diced tomatoes. Pepperoni. Diced tomatoes. To będzie to. Tak jest. Nowy, jesteś tu? Nowy, słyszysz? Odbiór? Connor? Właśnie zgłoszyłem ich tyłki służbom. Co powiedzieli? Nie martw się. Agencja ochrony lasu, nazwijmy to tak, zajmie się nimi z samego rana. Co za ulga. Mam nadzieję, że ich znajdą. No i pokażę im. Wiesz co? Chyba pójdę spać. To był ciężki dzień, ale robisz świetną robotę. Dzięki, Connor. O, wieża 12. Logowuję. Bez odbioru. Dobranoc, Connor. Kto zje lasagne? Chcę w łóżeczku zjeść. No dobra, możemy zjeść w łóżeczku. A, te dźwięki obrzydliwe. Okno, co z oknem? No patrzę na okno, wszystko wygląda w porządku. Chyba nikogo tutaj nie ma oprócz mnie. Wydaje mi się, że jesteśmy jedyną osobą w tej wieży, ale już mnie ta gra nauczyła, żeby uważać, jak jest. No może nic nie jadł innego w ciągu dnia. Nie wiemy, może jest dużym chłopem. Zamknij okno, to daj mi zjeść lasagne, co? O, widzisz? Najadł się. Gdzie wy macie to okno otwarte? Ej, tak serio? To nawet nie wiem gdzie. Nie wiem, gdzie macie to okno otwarte. A jak ja mam je zasłonić? Czy wy tu widzicie rolety? Cwaniaczki? Bo ja ich nie widzę. No nie widzę ich. Od zewnątrz są? A może... Nie no, co wy gadacie? Nie ma tu żadnych rolet. Zwariowaliście. A... Okej, okay, to w ten sposób. Także mamy odrobinę prywatności, ale tylko odrobinę, bo to nie jest jakiś idealny system. Ale fajne klimatyczne miejsce. Mi teraz coś wyskoczy, jak jestem taki zrelaksowany, to oszaleję. No i tam nam zostało. Może jedno musimy mieć otwarte.
Tak, bo tu nie ma, zobaczcie, tu nie ma żadnego zabezpieczenia tego okna. Dobranoc. I did to. A, tu jeszcze. Okej, okay. I did not. Na nich będzie światło. O-o. Coś mnie obudziło. Jakieś odczucie, które sprawiło, że moje oczy się otworzyły. Aha. Jest tam. Wypad. Freddy FNAF, idź stąd. Fazbear. A znowu mój stary. Dobra, ale... Dobra. Super, ale ja idę z tego miejsca. Tak nie da się streamować komfortowo tej gry. Siedzimy, no co mam zrobić? A widzicie jakieś lepsze rozwiązanie? Stresuje mnie to. Światło zgasi. Ale jak zgaszę, to ono wyjdzie. Dobra, wychodzę. Snow goes white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. The wind goes home on the mountain. Don't let them in, don't let them see. Be the... You always had to be. Conceal, don't feel, let it go. Connor, słyszysz? Muszę z tobą porozmawiać, to pilne. Halo. Czy zdajesz sobie sprawę, która jest godzina? Coś jest za moimi drzwiami. I nie mogłeś zaczekać do rana? Wspomnij czaszkę. Powiem ci, świeżak. Najlepiej będzie olać te dzieciaki, które się wykupiają. Myślę, że to właśnie zmęczyło Marleya. Przypominam, Marley to był przed nami. Nie myślę, że to są dzieci. Te dzieci mogą być całkiem kreatywne ze swoimi prankami. Oglądają za dużo horrorów. Być może pomyślały, że to zabawne. Mam wrażenie, że to jest jakiś prawdziwy rytuał. No, nie odlatuj, świeżak. Jesteśmy w środku niczego. Okej, okay. To zrobimy. Wyślę do ciebie kogoś jutro, żeby sprawdzić wszystko okej. Okay. Ale na razie zamknij swoje drzwi, weź głęboki oddech i postaraj się odpocząć. Wiele nie zdziałamy w ciemności. Ranek nadejdzie, zanim zauważysz. Dobranoc, Connor. Connor nie miał żadnego... Don't let them in. You always had to be concealed. No nie wywalę! To mógł być niedźwiedź. Noc trzecia. Woo!
Następnego dnia obudziłem się, nie wiedząc, czy ostatnia noc była rzeczywistością, czy tylko snem. Connor starał się wytłumaczyć, że to nieszkodliwy prank ze strony jakichś dzieciaków, ale coś tej nocy wydawało się znacznie mroczniejsze. Coś dziwnego dzieje się w tym lesie. 8:34. Aha, w nocy! Już myślałem. Aha. Dobra. Słuchajcie, zostawmy sobie na jutro. No i patrzymy sobie. Większość dnia zajmowałem się utrzymywaniem wieży w porządku albo przeglądaniem lasu. Moja paranoja związana z tym lasem sprawiła, że... Sprawiła, że stałem się bardziej ostrożny, czy coś takiego, whatever. Jak ja mam cokolwiek zobaczyć? No nie przy tym zoomie chyba. Że w inną stronę trzeba by było, bo ja tutaj nic nie zobaczę, przecież to jest brudna soczewka. Nie no, gościu z taką soczewką, naprawdę? Czemu ja nie mogę chodzić? A, mogę... A, w ten sposób, ja nie wiem, o co chodzi. Yo! Siup. No i cyk. Idealna wizja. Czy jest tutaj coś podejrzanego? Jestem w tym lesie jak gac. Nie mam wrogów. O! Co się dzieje, mili państwo? Gdzie to było? Ej, był dym. Był dym. Gdzie był ten dym? Siema, to jest nasz przyjaciel Connor. Raca? Ale nie wiem, ja widziałem gdzieś tą racę i mi wypadło z widzenia. Zobaczmy w innym miejscu. So far, so good. Czy jakieś dźwięki słyszę? Ej, jak się ktoś do mnie włamuje podczas grania w horror, nie, to muszą być dźwięki z gry. Nie, sprawdzę. Ale schiza, wydaje mi się, że coś słyszałem. Nie, nie straszę, mówię serio. To dosłownie przysięgam, że nie zrobiłem tego pod content. Dobra, gdzie jest ta raca? Raca, praca. Tutaj musi być, no nie? To było gdzieś tutaj. Pielucha mokra? Nie, ja mam tak, że jak jest na przykład... Raz mieliśmy jakieś takie, że w środek nocy nie spaliśmy, jakaś trzecia. Wywala korki, wszędzie jest ciemno. I słychać jakiś taki alarm. Bip, bip, bip. Wylazłem sprawdzać, co się dzieje. Nadia panika, żebym nie wychodził. A ja mam tak, że jak się coś takiego dzieje, to od razu właśnie wychodzę i sprawdzę. Sprawdzić. Może głupie, ale paradoksalnie lewo, paradoksalnie psycha dobrze stoi w takich sytuacjach. Ale gry się boję jak dziecko małe. No nie wiem, gdzie wy to macie. Pierwszy ginę w horrorze? No może. Dobra, no nie widzę niczego. Powiem wam, nie wiem, jakim cudem tym racę zauważyłem. Może to po prostu jakiś false flag był. Halo? Czy ktoś tam jest? Potrzebuję pomocy. Proszę, niech ktoś odpowie, mówi Connor. Dobra. Hello? Can anyone hear me? Halo, czy ktoś mnie słyszy? A nie, to nie jest Connor. Słyszę cię, wyraźnie. Dziękuję Bogu. Jestem zgubiony i naprawdę zaczynam panikować. Weź głęboki oddech. Okej. Jak wygląda sytuacja? Nie wiem, gdzie zacząć. Wyszedłem zwiedzić ten obszar i zgubiłem czas, no nie? Zwróciłem rachubę czasu. A teraz jest ciemno i nie mogę sobie przypomnieć drogi powrotnej do mojej ciężarówki albo tam kampera. Wydaje mi się, że zgubiłem się. Gdzie na ekologizm? Jaki masz sprzęt? Mam latarkę, kompas, radio działające w dwie strony, w pełni naładowane, pistolet na flary i mój sprzęt kampingowy. Czy możesz opisać swoje ubranie? Mam na sobie czerwoną kurtkę, spodnie camo, czyli pewnie jakieś moro, i zielony plecak. Gdzie jesteś? Jestem w środku lasu. Na szlaku otoczonym przez drzewa. Wszystko wygląda inaczej w nocy. Pomyślałem, że wystrzelenie kilku flar może sprawić, że ktoś zwrócił uwagę, ale nikt jeszcze nie przyszedł. Wszystko, co zrobiłem, to oświetliłem drzewa i sprawiłem, że wszystko stało się jeszcze straszniejsze. Po prostu chcę znaleźć wyjście z tego miejsca. Czy pamiętasz jakieś charakterystyczne... Przypominam sobie ominięcie małego strumyczka. W jakim kierunku patrzysz? Idę na zachód, ponieważ pamiętam, że poszedłem na wschód, kiedy tutaj przybyłem. O, dziękuję Bogu, widzę to. Co widzisz? Jestem na skrzyżowaniu szlaków, ale nie pamiętam, czy powinienem pójść na prawo, czy na lewo, żeby wrócić na szlak. Czy możesz mi pomóc? Daj mi spojrzeć na mapę i skontaktować się z tobą. O Jezu, jaka muzyka, coś się dzieje chyba złego.
O, zaczynam... Co się dzieje? Czemu jest taka muzyka? Co się dzieje? Stop! Okna! Czekaj, co się dzieje? Co się dzieje? O mój Boże, halo? Are you still there? Czy dalej tam jesteś? Both of these trails seem pretty similar. Oba te szlaki wyglądają bardzo podobnie. Tak bardzo boję się popełnić błędu i pójścia dalej przez szlak. Proszę, pomóż. Co się dzieje? 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 On próbuje się połączyć. Coś się bardzo złego dzieje. Nie mogłem mu pomóc, coś tam było. Coś nas chciało zaatakować, wiesz? Okej. Trzeba zakryć okna. Coś nas obserwowało. Coś było blisko. Coś było bardzo blisko. Nie wiem, czy to był moment na łóżko, ale coś po prostu bardzo mnie zaniepokoiło. Dobra, spójrzmy na mapę. Spokojnie. Jest na skrzyżowaniu. Ja nie wiem, czy ja mu pomogę. Hello? O Jezu. Ja nie wiem, jak ja mam mu pomóc. Może niech racę wystrzeli. Nie, jednego okna się nie da zamknąć. Był gdzieś tam. No nie mam żadnej mapy lepszej pod M. To jest jedyne, co mam. Mapa na kompie chyba. A może? O Boże, tak, dziękuję. A, to jest ta sama mapa. Okej. Niech on przestanie dzwonić na chwilę, bo zwariuje. Tower 2? To nie jest Tower... Nie, to jest Tower 11. Gdzie jest nasza? To Tower 12. Okej. I teraz niech on nie dzwoni na chwilę. Gościu, stresujesz mnie strasznie. Potrzebuję kompas. Chyba wiem, jak to zrobić. Patrzyliśmy się w tym kierunku. Światło. Północ. Okej, on był gdzieś na północ od dwunastki. Musiał być na północ od dwunastki. Czyli mamy dwunastkę. Północ od dwunastki. Gdzie to mogło być? To mogło być tutaj? Może jest w tym miejscu. Czyli jeżeli jest w tym miejscu, to na lewo pewnie. A, jesteśmy jedenastką. Aha. Na północ od jedenastki. W środku lasu, może gdzieś tutaj. Minął mały strumyczek. Dobra, poszedł tędy. Wyszedł pewnie gdzieś tu i teraz na lewo czy na prawo? Na lewo. Chyba na lewo, jeżeli dobrze wyobrażam sobie tę trasę. Take the left. Wiedziałem, że wygląda podobnie. Nie mogłem sobie zaufać z tą decyzją. Dzięki za pomoc. Mam nadzieję, że wrócisz na szlak bezpiecznie. Jestem tutaj. Co masz na myśli? Słyszę cię. Słyszę twoje gwizdy. Jestem w mojej wieży. Widzę cię za drzewami po mojej prawej. To nie jestem ja. Jasna cholera.
co ci zajęło tak długo? Pukałem przez godziny, miałem sprawić co u ciebie. Co słychać, stary? Pomagałem zagubionemu, jak to się tam nazywa, hikerowi, no. O tej godzinie? Niech Bóg będzie łaskawy. Tak czy inaczej, mam twoje zapasy. Trzymaj, to te same zwykłe podstawy. Mam wrażenie, że zaraz padnę z sił strzymania tego przez choć jedną sekundę więcej. Weź zapasy. Co robiłeś tutaj ostatniej nocy? Co masz na myśli? Na północy, dlaczego tam byłeś? Nie żartowałbym sobie z tego, kolego. Miałem sprawdzić, o co chodzi z pożarem leśnym. Trzymam pożarem, dymem z ognia. Och, niech Bóg będzie łaskawy. Straszna sprawa. Rysie, tak? Bobkacy i niedźwiedzie. Uważaj na siebie, stary. Te lasy nie są zbyt normalne i jest tu masa rzeczy, które chciałyby zrobić ci krzywdę. Nie wspominając o tym, że byłbyś niezły kawałek drogi od jakiejkolwiek pomocy. Mam tu wystarczająco dużo, żeby mieć zajęcie. Koty Boby, aha. Oczywiście. No, jest to wymagająca praca. Słyszałem, że jesteś trochę nerwowy. Czy wszystko jest w porządku? Wspomnij o czaszce. O Boże, miej litość. Czy zrobiłeś zdjęcie przed wyczyszczeniem tego? Nie pomyślałem o tym. Wiesz, że lepiej, żebyśmy nie skupiali się na tych rzeczach, nie rozgrzebywali tych rzeczy. Plus, nie możemy zrobić niczego, nie mając dowodów. Tak czy inaczej, robi się późno. Będę już szedł. Po prostu bądź uważny. Dzięki za zapasy. Ja pierdziele. Jak to mam otworzyć? Nie da się. Okej, trzeba rozpalić. Trzeba rozpalić. Byłem zbyt głodny, a jeszcze nie. Ja musiałem otworzyć, bo mi gra nie wybaczyła. Dlatego tak czekałem. Trzymajmy to na środku. Co tam dzisiaj w planach do gotowania? To samo? A nie, mamy wczorajszą jeszcze lasagne, czy co tam zrobiliśmy. I on lubi jeść na łóżeczku. Jedzenie było zimne. Oddzwoń do hikera? No, on już nie żyje, a jestem głodny. 4.20. No dobra, już i tak nie żyje. Co za różnica. No dobra, słuchajcie, ja żyję, tak? I mój brzuch wymaga jedzenia. No dobrze mu powiedziałem, no po prostu padł na ten, na jakiś kult sektę, zdarza się w lasach. A natomiast lasagna, no nie może dłużej czekać na zjedzenie. No dobra, no to ktoś się naje nim, no nie? Też się nie zmarnuje. O Jezu, nie płacą mi za szukanie tych ludzi. Mam pilnować, żeby nie było pożarów i wypełniać ten, wiecie co ja robię. Wypełniać informacje. Jak jeszcze wiatr jest. Ludzie, trochę szacunku, bo ja tutaj naprawdę ciężko pracuję, żeby robić raporty, sprawozdania. To nie jest łatwa praca. Najpierw trzeba zrobić raport, więc zróbmy raport. No jest praca, no. Wy to wszyscy ten. Pewnie nawet jeszcze pracy nie byli, myślą, że to takie łatwe. No ja się naprawdę ciężko staram, żeby to wszystko, żeby ta wieża by beze mnie nie istniała. Czemu ma spray, a nie broń? No, żeby może nie strzelał do ludzi. Zobaczmy sobie, ile węzłów. No powiem wam, że dużo, 23. Czyli pogodę określimy jako windy, myślę. Tak jeszcze nie było. Albo wyłącz, to się jeszcze bardziej będę stresował. 23 nocy. Czy to mogę tam roletę w drzwiach ruszyć? Chyba nie. Wind. 54,8. Ale bym zagrał w taką grę, tylko jeszcze dłuższą. Aż żałuję, że ona się skończy. Ilu pomogłem? Jednej osobie! Reported by Jack. Dobra, zaraz wyłączę. Brać? Nie, no nie będę tego brał. Bez przesady. Niedźwiedź nie zaatakuje. A człowiek ten nie niedźwiedź, więc... Czemu ta gra wydaje takie straszne dźwięki? Jest jasno, tak? Jest bezpiecznie. Nikogo nie ma. O mój Boże, proszę, żeby nie krzyknęło. Krzyknie tu coś, prawda? K***a mać! Przepraszam za wulgarność. Właśnie dałeś mi zawał serca. O, rozumiem samotność, że samotność może grać sztuczki w twojej głowie. Jak masz na imię? Imiona bywają mylne. Nazywaj mnie Silas. Co tu robisz? Ach, nie ma co się bać. Jestem pracownikiem. Po prostu zajmowałem się rutynowym utrzymywaniem wieży kontroli. O, w tej radiowej tam. Pomyślałem, że powiem cześć nowemu, o którym wszyscy mówią. Zawsze pracujesz tak późno? Każdą sobotę, w niedzielę. Po prostu staram się utrzymać te linie radiowe otwarte. Musimy upewnić się, że odpowiednie wiadomości mogą dotrzeć do odpowiednich miejsc. Czyż się z tym nie zgodzisz? Dobra, jasne. Ryzyko ognia jest dość duże w tym sezonie. Oczywiście.
ale niektóre pożary muszą zapłonąć. I żadna ilość prevention, czyli takich obostrzeń uwagi przed tym, tego nie zatrzyma. Co masz na myśli? Natura ma swoje własne plany. Niektóre rzeczy nie da się kontrolować. Nieważne, jak bardzo próbujemy. I czasami katastrofy są formą oczyszczenia. Drogą, żeby ląd mógł się oczyścić. No, robi się późno. Dobrej nocy, Jack. Mam nadzieję, że będziesz spał dobrze. Ale pamiętaj, ciekawość prowadzi do miejsc, w których lepiej się nie znajdować. Żegnaj, Jack. Nie powiedziałem mu imienia, macie rację. Nie powiedziałem, ale inni mu wspominali o nas. Ale te jumpscary są głośne. Nie przestraszyłem się jak coś. Pod content się przestraszyłem oczywiście. Widzę dym wylatujący z twojej wieży. Nie mów, że ci tam nie ma. No wy? Jesteś tam? A mogę to podnieść? Nie. Albo jeszcze nie. Słyszysz? Wreszcie. Staraliśmy się z tobą skontaktować od dłuższego czasu. Gdzie byłeś? Padłem na Silasa na dole. Padłeś na kogo? No, tego gościa zajmującego się wieżą. Czy chodzi ci o wczoraj? Co masz na myśli? Czy starasz się mi dopiec? Co masz na myśli? Ta wieża radiowa nie działa od wieków. Zamknęli ją lata temu, po tym jak piorun uderzył i spalił system, a koszta naprawy były zbyt wielkie. Odsuwano naprawy do kolejnego dużego wpływu funduszy, który no, nie wydarzy się niedługo, zdaniem Mitcha. To z kim ja rozmawiałem? Słuchaj, jeżeli to co mówisz to prawda, to mógł być jeden z tych wariatów, który robi żarty. Znał moje imię. Znał twoje imię? Myślisz, że podsłuchiwał? Możliwe. Tak czy inaczej, przebieranie się za obsługę jest ściśle zakazane zgodnie ze zasadami parku. Następnym razem jak go zobaczysz, weź jego informację albo zrób zdjęcie. Musimy to rozwiązać. Jasne. Tak czy inaczej, widzę, że już złożyłeś raport. Myślę, że pójdę spać. Dobrej nocy, Connor. Wieża 12. Bez odbioru. Dobranoc. Bez odbioru. Nie może być za spokojnie, co w tej grze? Mamy jakiś aparat, bo on cały czas mówi, że zrób zdjęcie. No mamy komórkę, której nie wiem jak używać. Moje poczucie niepewności wzrastało z każdym kolejnym dniem, więc dałem sobie spokój i powiedziałem, że to po prostu zmiana środowiska, do której muszę się przyzwyczaić. Obcy, których spotykałem do tej pory w lesie, to nie był wystarczający powód do alarmu. Tak czy inaczej, to miało się niedługo zmienić. Dwie noce później. 21:18. Nowe, masz chwilę? Słucham. Cóż, dobre wiadomości. Właśnie słyszałem z kwatery głównej. Powiedzieli, że dostaniesz update swojego systemu operacyjnego. Mitch chciał dać ci znać. Mówią, że to zmiana mająca wpływ na bezpieczeństwo. No, nic więcej. Jak mam zupdate'ować mój komputer? Szczerze mówiąc, cała ta nowa technologia, niespecjalnie się na tym znam. Cóż. Odważę się powiedzieć, że te komputery prędzej czy później zabiorą nam wszystkim pracę. Tak czy inaczej, używaj konsoli, żeby zaktualizować system. Jestem przekonany, że młody człowiek taki jak ty da sobie z tym radę. Dzięki za danie mi znać. Update package code? Co miał znać? CHKUPD. Czyli update 3. Aha, 5468, może w ten sposób? No to jest to, 5468, wpisałem, 5468, wpisałem 3, na samym dole, o, macie tam, dobra. A, jest package code, nie zauważyłem, dziękuję. 434-6084. Dzięki. Service lines, busy lines. Czyli 5416 jest, 1045 jest, 5987, 5487. Nie. Gdzie jest latarka?
No niedźwiedzie. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić teraz? Czemu to nie działa? Moc zgasła. Generator! Jezu. Generator. Nie mogę tego teraz zrobić. Cholera jasna. Ja pierdzielę, jak nic coś wyskoczy. Shit. Ja nic mi nie pomoże. I tak muszę tu podejść i tak... Tak, tu muszę podejść. Cholera jasna. Skończyło się paliwo. Aaaa! Tam jest gazolin. Kurde. Zamokłem w deszczu. Kurde. Dajmy to tam, żebym mógł do tego wrócić. Nie wiem, czy nie przyciągam tego za długo. Tak. Ja pierdzielę. Ale ta gra jest potwornie stresująca. Nie, potrzebuję latarki. Nie mogę na górę, bo nie ruszę fabuły do przodu. I tak będę musiał zejść, jak chcę przejść grę. Pewnie o to chodzi, co? Tak. Zaczynało być zimno i potrzebowałem zrobić siku. Naprawdę muszę zrobić siku tutaj? Ty kretynie. Są otwarte. Czemu ta gra nie ma pauzy? Tydzień później. Jakie mycie rąk! Czas mijał. Generator Conora był pod naprawą, co oznaczało, że musiałem obserwować również jego obszar przez następne dwa dni. Kiedy nie było pożarów, jedyną rzeczą, jaką robiłem, było sprawdzanie, czy wszystko ok u Conora i meldowanie się dwa razy dziennie. To mógł być jedyny moment, kiedy wtedy mówiłem. Chyba, że powiemy o momencie, kiedy mówiłem sam do siebie. Trochę ubarwiłem. Mamy kolejnego. Wiem, że jest późno, ale musisz to zobaczyć, Jack. Jack. Musisz się obudzić. Jack, odbiór. Dobra. Jack, odbiór. Jestem tutaj, Conor. Wiesz co? Powiem ci coś, nie mam na to siły. Co się stało? Byłem tutaj, pracując strasznie ciężko, żeby naprawić ten generator. A teraz widzę to. Widzę więcej dymu na zachód. Wygląda na to, że kolejny podróżnik. Wygląda na to, że jest w twoim sektorze. Czy widzisz jego obozowisko z twojej strony? Daj mi spojrzeć. Jacek, czy kopiujesz? No cóż. Podejrzewam, że to będzie potrzebne. Wiesz co? Nie mam siły, żeby sobie z tym poradzić. Zrób to ty. Jeśli nie uciekną tym razem, zrób im zdjęcia i weź ich dowody osobiste. Jeżeli sprawy się pogorszą, nie bój się zadzwonić do kwatery głównej po pomoc. Daj mi znać z rana. Idę odpocząć. Gdzie macie aparat? Ja nie wiem, gdzie macie aparat. Nie jest aparat. Tu też nie jest aparat i to nie jest aparat. To jest mikrofon. To jest radio. To jest gaz na misie. W jakiej torbie? No jest torba. Torba nie torbuje. Jestem dobra. Słuchajcie. Nie no, dobra. Jestem dużym chłopcem. Nie boję się. Pyk, pyk. Co my tu mamy? Jaki strach? Strach to moje drugie imię. To ja jestem tym, który straszy. Nie wiedziałem, co z tego zrobić. Jedyna rzecz, jaka miała sens, to zebranie dowodów. Co ja mam teraz zrobić? Poszli, są tu. Nie mogę tu, łóżko.
Musiałem uciekać. O? Nie ta strona. Oj, nie było straszne akurat, ale nie ta strona, XD. Czekaj, ale nie zrobicie mi tego. Nie. Chyba sobie jaja robicie. No panika. Tak, jumpscare nie blik, to jest straszne. Dobra, w sekundę tam będziemy znowu. Patrz, pyk. O, można odsłonić. Światło może być, to już wiemy. Szybka powtórka. Teraz to już znam sekwencję. Ale mam nadzieję, że dobrze wykombinowałem, że trzeba do kampera biec. No a po co dłużej pod łóżkiem? Jak się z tego wychodzi? Zacięło mi się! Wyjdź z tego! Jak z tego wyjść?
Ja też nic nie widzę, wiecie? Gra się zacięła. Z goglami no, o jest. Adrenalina ruszyła, musiałem się dostać do najbliższej kabiny. Zadzwoniłem do HQ. Słuchaj, Jack. Wszyscy mamy tutaj trochę szaleństwa. Następnego rana władze zrobiły małe śledztwo. Ale oczywiście nie znaleźli niczego. Nikt nigdy nie uwierzył w moją historię. Uznali, że to jest efekt uboczny izolacji. Po prostu... Aczkolwiek to był ostatni raz, kiedy postawiłem nogę w tych lasach. Niepokój odczuwam dalej. Mimo, że upłynęło wiele lat, wspomnienie dalej jest bardzo żywe w mojej pamięci. Moja rodzina myślała, że wszystko wymyślałem, co kompletnie nie pasuje do mnie. Ale wiem, co widziałem. Prawdziwe czy nie, po ciemności te lasy stają się przystanią dla wszelkiej nielegalnej aktywności. Więc jeżeli planujesz wyruszyć w trasę, proszę, dbaj o siebie. Ale dobry epizod. Ale dobry, potężny epizod. Nice, ale to była dobra giera. Ale aparat to ja przecież miałem w komórce, tak mi się... chociaż nie. Nie no, to był klasyczny aparat. Nie no, nie, raczej nie było opcji na inne zakończenie. Tam nie trzymałem niczego, przy lornetki. No Silas chyba był sekciarzem. Ale to było dobre. Ale to było dobre! Strasznie dobre. No, został nam jeden epizod, ale ten ostatni epizod, czyli w sumie trzeci, zostawimy na jutro.